Trwa wyburzanie pierwszej i jedynej z najstarszych piekarni w Sosnowcu, a właściwie budynków, które po niej zostały. Na terenie przy ulicy Kotlarskiej trwają intensywne prace z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Część budynków zagrażających bezpieczeństwu już została rozebrana. To miejsce, w którym kilkukrotnie dochodziło do wypadków i pożarów, jednak teren był w rękach prywatnych, stąd władze miasta nie mogły podjąć kroków niwelujących potencjalne zagrożenie. Istniejące budynki stanowiły zagrożenie, co wykazał przegląd budowlany i musieliśmy podjąć jak najszybsze kroki, żeby nie doszło do, jak pamiętamy, kolejnej tragedii w tym miejscu. Prace ruszyły na początku tamtego tygodnia. Obecnie zagruzowane są trzy najniższe budynki i dzisiaj przystąpiliśmy do prac zagruzowania tego najwyższego budynku. Istnieje zawsze możliwość niekontrolowanego zawalenia ściany, odpadnięcia tynku, odpadnięcia cegieł. Stąd na czas prowadzonej rozbiórki częściowo wyłączona z ruchu jest ulica Wiązowa od Alei Mireckiego do skrętu w ulicę Swobodną. Prace mają zakończyć się do 10 lutego, a po uporządkowaniu w ciągu kilku miesięcy teren zostanie wystawiony na sprzedaż. Władze Sosnowca przez wiele lat starały się o jego przejęcie, a finalnie od czerwca 2022 roku piekarnia jest w rękach miasta. Można powiedzieć piekielne piekarnie, bo niestety to miejsce było niebezpieczne i dochodziło często do tragicznych zdarzeń. Było to miejsce prywatne i wiele ciężkiej pracy, za to trzeba podziękować naszemu sztabowi prawników. Udało się to miejsce przejąć, mamy pewną drogę, którą będziemy pewnie obierać w innych sytuacjach. No i dzisiaj wyburzenie tego miejsca, tak żeby zabezpieczyć teren, a następnie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przetarg i mamy nadzieję, że realizacja tego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli budownictwo wielorodzinne. Poza budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przewidziano także miejsce dla usług. Koszty wyburzenia i oczyszczenia terenu to ponad 230 tysięcy złotych.